Honorata. Jestem mamą 4-letniej Carmen i 20-miesięcznego Maxa. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jak wyglądało nasze odrobaczanie z Joasią z Zielonego Detoksu. Z Joasią poznałam się, że tak powiem, mailowo w grudniu zeszłego roku, kiedy nasza doktor pediatra stwierdziła, na podstawie morfologii, że najprawdopodobniej dzieciaki mają robaczyce, są zarobaczone i postanowiłam, że chciałam to zrobić naturalnie. Chciałabym nie tylko podać im lekarstwa, ale zmienić to, co do tej pory robiliśmy, bo najnormalniej świetnie nie działało. Dzieciaki wchodziły z jednej choroby w drugą. Syn młodszy miał duszności, alergię, egzemę, nieprzerwany, wciąż wracający katar, kaszel, chorowaliśmy na anginy, na zapalenie tchawicy. Córka natomiast miała problemy z pęcherzem, miała problemy z uchem, ale Carmen, organizm już był tak słaby, że nawet przestał się bronić. Przestała gorączkować, były infekcje bakteryjne, ale nie było obrony z jej strony żadnej. Kiedy poznałam Asię, Asia nam zaproponowała program na produktach z firmy Coral Club. Program antypasożytniczy zastosowaliśmy dla całej rodziny, dla mnie, dla męża i dla dzieci. Polegało to na braniu pewnych ziół do posiłków, na piciu wody koralowej Coral Mind. Taki program trwał 21 dni. W ciągu tych 21 dni było tysiące pytań z mojej strony, tysiące obaw, jak to będzie i co to będzie, czy damy radę. Asia była tam cały czas, żeby nam poprowadzić nas, powiedzieć nam, czy tak ma być, czy to jest normalny objaw. Więc rozwiała wszystkie moje obawy, zapewniała, że tak ma być i mamy się trzymać, bo to jest dla zdrowia naszych dzieci. Ja co zauważyłam po pierwszym odrobaczaniu, bo już jesteśmy po dwóch. Po pierwszym oczyszczaniu zauważyłam niesamowitą poprawę w skórze Maxa, który notorycznie się drapał do krwi. Skóra się wygoiła, przestał kaszleć, kataru praktycznie, że nie było. Nie to dziecko, jeśli chodzi o zachowanie, spokojniejsze, chętnie jedzące, śpiące, przesypiające noce, co dla mnie, po mojej córce, która przesypiała całe noce, gdzie Max po prostu budził się po 3-4 razy w nocy, było ciężkie do zniesienia i zaakceptowania. Co zmieniło się u córki? U córki, no i u Maxa, jeden też z najważniejszych punktów, skończyły się ze zatwardzenia. Syn miał straszny problem z załatwieniem się. Nawet jeżeli się załatwiał, to po prostu płakał i serce pękało, bo masowanie, pomaganie, nic nie nie dawało nic. Lekarze jedne co oferowali, to lekarstwa na przeczyszczenie z całą tablicą Mendelejewa, na które ja nie bardzo chciałam się zgodzić. Córka natomiast miała przewlekłe problemy z pęcherzem, były zapalenia ucha, był katar, było osłabienie, nie chciała jeść, była nadpobudliwa, była niegrzeczna, nie mogła usiedzieć w miejscu. Jedyne co, to stała przy szafce, gdzie kiedyś były słodycze i prosiła o słodycze, mimo tego, że już od kilku dobrych miesięcy tych słodyczy w domu nie było. I ja, co mogę powiedzieć, same pozytywy, jeśli chodzi o odrobaczanie z Joasią. To jak dzieci się czują, to jak są odporne w tej chwili, jak nie chorują. Jesteśmy już po dwóch. Każde odrobaczanie musi być zakończone wzmacnianiem, więc najpierw się odrobaczaliśmy, potem się wzmacnialiśmy. Dzieciaki nauczyły się pić wodę, nauczyły się... Carmen super je. Je wszystko, łącznie z warzywami, z owocami, zjada każdy posiłek, nie ma płaczu, nie ma po tysiąc razy proszenia, jeszcze trochę, jeszcze to, jeszcze tamto. Dziecko siada i je owoce, prosi o owoce. Zmieniliśmy kompletnie
dzięki Asi nasze nawyki żywieniowe, to jak jemy, to jak pijemy. Więc jeśli się jeszcze zastanawiacie, nie ma nad czym. Na pewno kontakt do Asi macie, jeśli nie, to Zielony Detox, jej blog. I zapraszam, polecam, na pewno nie pożałujecie. Joasiu, dziękujemy, jesteś wielka.